Dobry wieczór, dzień dobry w kolejnym odcinku Poezji w Szkole. Nie jest to odcinek poświęcony konkretnemu wierszowi. Jest to jakby kontynuacja odcinka, który został opublikowany Państwu, przekazany w styczniu, na początku tego miesiąca. Gdzieś zagubiła się ostatnia część, która była nagrana i wydaje mi się, że ja sama też odczuwam taki niedosyt, bo mówiłam o takich trzech pytaniach, które gdzieś narodziły się podczas nagrywania filmów Poezji w Szkole, i ostatnie pytanie, które dotyczyło przyszłości kanału, gdzieś nie wiem jakim cudem po prostu się skasowało i nie usunięty materiał był nie do odzyskania. Tak to bywa ze słowem ulotnym, które nie jest zapisane i które zwyczajnie bardzo łatwo jest stracić. W każdym razie, gdybym miała powiedzieć cokolwiek na temat przyszłości kanału, to najpewniej nie zaprzestanę nagrywania omówień wierszy. Wydaje mi się, że nie jest to jeszcze etap, na którym mogłabym to zrobić bez wyrzutów sumienia, może tak bym to określiła. Raczej ten kanał bardziej pomyślany jest jako pierwszy etap wstępny czegoś większego, co narodziło się gdzieś w trakcie tworzenia filmów, i właściwie jest to już taki etap, który gdzieś jednocześnie istnieje z tym, co Państwu jest przedstawiane. To znaczy, z wielu względów wydaje mi się, że przedstawienie pewnych przemyśleń, garści przemyśleń na temat wierszy, na temat utworów literatury polskiej XX wieku, przełomu też XX i XXI wieku, w takiej oto formie wydaje mi się niewystarczające. Osobiście i też pod innymi względami, dlatego informuję, że nagrania, interpretacje są tworzone w formie książkowej, na pewno w sposób bardziej usystematyzowany, chociaż główne myśli tych odcinków, te wnioski końcowe, które są Państwu przedstawiane, są wnioskami ostatecznymi. Te teksty, które powstają, nie mają charakteru jakiegoś powiększania, interpretacji, pogłębiania czy przeformułowania pewnych tez, które padły, czy też zmiany kierunku interpretacji. Nie ma w tych tekstach, nie przewiduję, nie planuję, nie chciałabym też, żeby w inną stronę te interpretacje, które przybiorą formę książkową, żeby były po prostu inne. One będą takie jak tutaj. Oczywiście będą to teksty na pograniczu beletrystyki i literatury naukowej z odpowiednim aparatem naukowym i też o pewnej wartości artystycznej, taką chciałabym osiągnąć. Oczywiście jest to proces żmudny, jest to proces wymagający ode mnie dużego nakładu czasu, którego obecnie nie mam. W związku z tym jest to taki proces też, powiedziałabym, rozłożony na być może lata. Ale na pewno przynoszący dużo satysfakcji i to wydaje mi się, że w jakiejś mierze
dającym mi osobiście też pole do tego, żeby popracować w trochę innej formie. Więc bardzo sobie cenię tę pracę, natomiast nie mogę powiedzieć w jakim czasie ta praca osiągnie swój kres i powstanie dzieło z tego, co tutaj Państwu, do Państwa mówię. Dzieło spisane i dzieło, które będzie w jakiś sposób kompletne. Być może ono też nigdy nie będzie kompletne, być może właśnie takie ma być. Na pewno celem jest zbudowanie jakiegoś korpusu, szkieletu tekstów występujących w podręcznikach szkolnych, takich, z którymi styczność mają młodzi ludzie na poziomie szkoły podstawowej i szkoły średniej, tekstów wierszowanych z literatury XX wieku, poetów, którzy w moim przekonaniu, co wynika z różnych jakby też czynników, są reprezentatywni. No, niekiedy kryterium doboru jest po prostu to, że dany utwór jest bardzo znany i jest to też zachęta do tego, żeby Państwo, uczniowie tworzyli sobie właśnie taki kompletny i w jakiejś mierze wyczerpujący zagadnienie na pewnym poziomie, pewnym etapie, korpus tekstów i zestaw wiedzy też na pewno na temat tego, co tworzy ten wiek XX w kontekście, w zakresie polskiej poezji. To tyle chyba na temat tego trzeciego pytania. Odnoszę wrażenie, że nie chciałabym też mówić więcej, dlatego że są to kwestie dla mnie jeszcze do przemyślenia, a obecnie jest to proces, który, jak powiedziałam, trwa i zanurzenie w tym procesie jest na tym etapie dla mnie wystarczające. Nie chcę angażować się w mówienie o czymś, co jeszcze nie przyjęło formy ostatecznej i najprawdopodobniej nie przyjmie przez jeszcze najbliższe miesiące. Drugą kwestią, którą chciałabym jakoś naświetlić, którą chciałabym poruszyć, jest kwestia języka, który w jakiejś mierze jest inny, specyficzny, jest językiem jakoś wypreparowanym na potrzeby mówienia o tekstach literackich. To jest tak, że to nie jest język naukowy, czysty język naukowy. On po prostu posługuje się pewnymi pojęciami, które są świadomie dobierane do zbudowania jakiejś interpretacji, do podparcia jakiejś tezy, do ukazania pewnych założeń, nie tylko konstrukcyjnych, ale również treściowych poety, twórcy, pisarza, artysty. Z drugiej strony jest to język, powiedziałabym, jeżeli o mnie chodzi i w jakiejś mierze, może nawet dłużej, podświadomy. Ten język podświadomy, z którym mają Państwo styczność tutaj na kanale, to jest język, który po pierwsze wynika z wielu, jak też już chyba tutaj wcześniej powiedziałam dzisiaj, czynników. Jest wiele źródeł tego języka, jak teraz o tym myślę. Przede wszystkim są to lektury, które, kiedy miałabym je jakoś przywołać teraz z tytułu i z autora, byłoby mi bardzo trudno. To są lektury przede wszystkim, z którymi miałam styczność na studiach w latach 2000
6-2011. Oczywiście późniejsze badania, czy czytanie po prostu na temat, interesowanie się może tak głębsze twórczością Czesława Miłosza, w kontekście oczywiście poetów starych, innych, na przykład Tadeusza Różewicza czy Zbigniewa Herberta z poetek Wisławy Szymborskiej. Po prostu jakoś wydawało mi się, że czytanie tych starych poetów daje mi jakieś wskazówki rozwiązań artystycznych, ważnych dla wieku, który nam jest bardzo bliski, najbliższy z sąsiadujących. I przede wszystkim też w jakiejś mierze są to pewne rozwiązania systemowe, bardzo świadome i niesamowicie zagęszczone. Takie rozwiązania, które jak podejrzewałam wówczas, których nie spotkałabym w twórczości młodych pisarzy, a przynajmniej ci starzy poeci w jakiś sposób dostarczają źródła dla tego, co jest obecnie na, powiedzmy, rynku książkowym, poetyckim. To znaczy, dla mnie nie było innej możliwości zrozumienia wielu nurtujących mnie kwestii, odpowiedzi na wiele nurtujących mnie pytań bez przeczytania tych poetów. I nie będę mówiła dokładnie, nie będę wymieniała dokładnie powodów, dla których tak było, chociaż jest ich może nie aż tak wiele, bo to są takie główne wątpliwości, które w jakiejś mierze zostały rozwiane przez tych poetów, przez tę plejadę poetów. I wydaje mi się też, że to jest jakby moja osobista rada dla osób poszukujących, żeby i odkrywających wiek XX, że właściwie, ponieważ czasu jest tak mało, to może warto go poświęcić na coś rzeczywiście wartościowego. A ta poezja jest bez wątpliwości, bez wątpienia, taką, na której trzeba poświęcić czas. Bo bez niej trudno pójść do przodu, trudno zrozumieć pewne zjawiska również współczesne, najnowsze. Więc książki, te, które czytałam na studiach, te, które czytałam po studiach, na pewno też dużo dały mi warsztaty poetyckie. Tam w jakiś sposób, w niewielkim zakresie miałam możliwość się rozwinąć, natomiast uświadomiłam sobie dzięki tym warsztatom, że jakim językiem ja się posługuję w moim, powiedzmy, pisaniu, czy też posługiwałabym się w moim pisaniu, i zrozumiałam, na ile jest to język hermetyczny i język archaiczny nawet. I szczerze mówiąc, był to dla mnie etap dość bolesny, ale stwierdziłam, że rzeczywiście, skoro sama nie mam świadomości takiego warsztatu, to może lepiej po prostu tego typu pracy nad sobą, nad warsztatem, żeby to zaprzestać. I wydaje mi się, że ta świadomość też tego, czym jest ten język, którego ja używam, taki język artystyczny, że on w jakiejś mierze może być niezrozumiały. Na pewno poprzez te warsztaty, ale też w trakcie, w tym, powiedzmy, okresie po studiach,
Na pewno ważną kwestią w budowaniu mojego języka mówienia o utworach literackich, mówienia o utworach literackich, nie języka artystycznego, była na pewno kwestia doświadczenia osobistego i mogłabym powiedzieć, że uważam dzisiaj, że to był chyba najsilniejszy czynnik wpływający na budowanie tego języka. W jakiejś mierze widzę, w jakim zakresie korzysta on z języka moich nauczycieli na studiach. Widzę, dostrzegam pewne zależności, pewne źródła i język, którym myślę posługuje się tutaj, właśnie wynika w dużej mierze z tego, czemu ja się przysłuchiwałam przez kilka lat studiów i chwilę po studiach. Wreszcie wydaje mi się, że w dużej mierze ten język jest taki bardzo intuicyjny, to znaczy on dobiera sobie różne metody, narzędzia w sposób dla mnie niekiedy niejasny, ale to się dzieje tak momentalnie i tak automatycznie, że właściwie sama jestem tym zdziwiona. Pamiętam pierwszy odcinek. Po pierwszym odcinku czułam, że to nie jest to. Miałam przygotowany pewien materiał, który chciałabym zaprezentować i to był materiał w jakiejś mierze oczywiście wyczerpujący ten utwór, interpretację tego utworu, to co chciałam o nim powiedzieć, ale sam sposób mówienia, czyli czytany, przedstawianie tego, co miałam do powiedzenia, było dla mnie osobiście niewystarczające. Czułam, że to jakby mija się z celem, który sobie założyłam i że tutaj potrzebuję innego narzędzia do zarówno budowania interpretacji, jak i przedstawienia jej Państwu. Chciałam jakby też siebie wypróbować, sprawdzić i wydaje mi się, że obecnie jak tworzę interpretację czy mówię o utworach, to jest to język, jest to jakaś kompozycja, jest to pewna budowla, która tworzona jest ad hoc, tu i teraz. Często nagrywam, przeczytawszy raz czy dwa razy utwór przed nagraniem i po prostu siadam, mówię o nim. Oczywiście bardzo ważnym czynnikiem, który mnie przygotowuje do nagrań, są po prostu częste przesłuchiwania, częste lektury, czy oglądanie po prostu filmów, w których biorą udział poeci. Na szczęście jest tak, że archiwa są bardzo obszerne, również archiwa internetowe i oczywiście mam zawsze w pamięci inne utwory i opracowania tych poetów, ale wyjściowe dla mnie są wypowiedzi własne autorów i to, co można by nazwać tkanką ich życia. To, jak oni sami mówią o swojej twórczości. Stąd, dochodząc jakby do puenty, wydaje mi się, że moje nagrania i też takie chciałabym, żeby były, to są takie rozmowy z pisarzami, z tym, co już zapisali, z tym, co przekazali mnie innym i chciałabym, żeby te nagrania miały taki momentalny charakter. To znaczy, żeby one były właśnie nieskomponowane, żeby one były, nie powiedziałabym improwizowane, ale żeby one były po prostu prawdziwe. Żeby nie były
przemyślane, żeby nie były przewidywalne, żeby często, czasami właśnie, czy może też czasami często właśnie, żeby były nieprzewidywalne. Właśnie, wydaje mi się w związku z tym, że życie tych poetów, o których mówię, w jakiejś mierze zamknięte w XX czy XX, XXI wieku jest jakoś istotne, że daje pewne rady, wskazówki. Jakoś mam do tego ogromne zaufanie i wydaje mi się, że gdybym przeoczyła ten XX wiek i zajęła się XXI wiekiem już teraz, a może nigdy tak się nie stanie, to że nie skorzystałabym z ogromnego bogactwa, które oni nam przekazali, którzy zakonserwowali. Jest to coś, z czego ja sama na co dzień w moim osobistym doświadczeniu, powiedziałabym, nawet korzystam i co wydaje mi się wyjątkowo potrzebne. To tyle. Chyba wyczerpałam temat, bo na pewno nie jest to temat łatwy i trudno też mówi się o nim, ale taka podawcza forma właśnie mówiona, taki strumień świadomości na temat tego, co robię, co tutaj się dzieje od, powiedzmy, już prawie 3 lat, wydawał mi się potrzebny i może kogoś zainspiruje do własnych poszukiwań, a może po prostu przybliży mnie jako osobę, która się do Państwa średnio raz w miesiącu zwraca. Pozdrawiam Państwa serdecznie, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków Poezji w Szkole. W tym miesiącu zapewne jeszcze spotkamy się z Ewą Lipską. Mam nadzieję, że to się uda. Jeżeli się to nie uda w styczniu, do końca stycznia, do 31 stycznia, to pewnie uda się jeszcze przed feriami w Mazowieckiem. A odcinek poświęcony Czesławowi Miłoszowi najpóźniej w pierwszym tygodniu ferii i w lutym powinien się pojawić jeszcze jeden odcinek, ale to już według harmonogramu, który został Państwu przedstawiony pod koniec wakacji. Zachęcam do zajrzenia, zachęcam do odsłuchania innych archiwalnych odcinków i pozostaje mi życzyć Państwu spokojnego wieczoru i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.